Cześć, jestem Agata i dziś nawiedzam Was z trudnymi pytaniami. Czym się różni koszula a bluzka? No, bluzka to jest taka zwykła koszulka, tak? Chyba. A koszula no, to jest taka bardziej elegancka, zapinana zwykle. Koszula może mieć kołnierz na przykład. Wykonana jest z innego materiału, przeważnie zapinana na guziki, a bluza jest po prostu zwykłą bluzą, na przykład z kapturem, z materiału ciągłego, nie sztywnego, tylko luźnego, dresowego przeważnie. Cześć, mogę zadać kilka pytań? Koszula i bluza kołnierzykiem. Co to jest push-up? Push-up? To jest ten, do staników, te wkładki śmieszne. Co to jest bokserka? Bokserka? Znam tylko majtki bokserki. A co to są fiszbiny? O, rety, fiszbiny. Nie wiem. Koszula jest cieńsza i ma guziki. Tyle? Słucham? Tyle? Powiedzmy. Co to jest push-up? Takie, żeby cycki były większe. I żeby deski mogły się chwalić. Co to jest bokserka? Takie majty. A co to są fiszbiny? Takie coś, co się wbija w stanik. Koszula oczywiście ma kołnierzyk, a bluzka nie ma. I koszula zazwyczaj jest zapinana na guziczki. Co to jest push-up? To kąpeczka w stanikach i no oszustwo po prostu. Wiesz, co to są bokserki? Bokserka to koszulka na ramionczkach. No to w sumie tyle. I co to są fiszbiny? Druty w staniku. No, koszula ma ten charakterystyczny krój, kołnierzyk, mankiety, guziki, no a bluzka, no tak jak mam na sobie po prostu. Bluzka. Push-up, no to rodzaj stanika, bokserka. Bokser to jest rasa psa, a bokserka, no majtki. A oto odpowiedzi. Koszula ma kołnierzyk, guziki, jest bardziej elegancka od bluzki. Push-up to specjalnie wyprofilowany biustonosz podnoszący piersi, dzięki któremu wydają się większe. Bokserka to koszulka na ramionczkach z zwężonym tyłem. Fiszbiny to element usztywniający damskiej garderoby.